Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam jak przy wykorzystaniu transformatora. Tutaj jest transformator separacyjny. Jak przy wykorzystaniu takiego transformatora separacyjnego, który na uzwojeniu pierwotnym ma 230 V i na uzwojeniu wtórnym też 230, v, czyli przekładnia 1, w związku z czym nie zmienia napięcia. I jak wykorzystać taki transformator do uzyskania prądu o natężeniu kilkuset amperów, ale o napięciu poniżej 1 V. Myślę, że ten film może Was zainteresować. W jaki sposób? Zobaczcie. Wystarczy, że zorganizujemy sobie przewód elektryczny przewodnik o przekroju około 16 lub 20, albo nawet więcej milimetrów kwadratowych, tak jak tutaj widzicie. Mając taki przewodnik tu mamy odłączone zasilanie mając taki przewodnik, zrobimy sobie tylko jedno uzwojenie wtórne. Tak więc tutaj mamy około 500 czy 400 zwojów w pierwotnym i oczywiście w wtórnym uzwojeniu. A my stworzymy sobie własne uzwojenie wtórne robiąc tylko i wyłącznie jedną pętlę. Czyli będzie jak mniej więcej 400 do 1, czyli napięcie 230 V przez 400 da nam tutaj około 0,5 V. 5V razy 100 da nam 50V i razy 400 około 200, no to troszeczkę powyżej 0,5V ale za to uzyskamy prąd zwarciowy na poziomie około 500 A, czyli będzie można przeprowadzać różnego rodzaju, na przykład w cudzysłowie eksperymenty, czy też testy na różnych przewodnikach i do różnych innych potrzeb, ale nawet dotknięcie. Rękami podczas nawet stykania nie spowoduje żadnych uszkodzeń w kwestii przepływu prądu rażeniowego przez nasze ciało, ponieważ napięcie będzie poniżej 1V, czyli bardzo bezpieczne. I jedyny problem, jaki tutaj możemy zauważyć, to tylko grzejące się oczywiście te przewody, bo będzie oczywiście tutaj oporność nam rosła. I będziemy mieli tutaj niebezpieczeństwo tylko poparzenia, ale na pewno żadnego niebezpieczeństwa w kwestii prądu rażeniowego dla nas, jako naszego organizmu, nie będzie. Dobra, zobaczcie o co chodzi. Mamy tutaj transformator. Ten transformator jest podłączony do zasilania, ale oczywiście, zasilanie jest tutaj odłączone. Ale podłączona już jest instalacja, czyli do uzwojenia pierwotnego. Uzwojenie wtórne nas tutaj akurat w ogóle nie interesuje. I teraz tak. Przekładamy sobie przewód, tworzymy sobie jedną pętlę. Oczywiście można więcej pętli, w, tym, w ten sposób będziemy mieli wyższe napięcie i mniejszy prąd, ale te napięcie będzie wyższe delikatnie, nie rzędu krotności. O, troszeczkę tak sobie zrobimy, no w ten sposób, żeby porówno mniej więcej było. O, tak, i zobaczcie, utworzyliśmy sobie teraz, zobaczcie, jedną pętlę. Tworząc jedną pętlę mamy tutaj uzwojenie wtórne, jak 400 do 1, mniej więcej tak można sobie to porównać, w związku z czym napięcie będzie 400 razy mniejsze, ale oczywiście prąd, jaki jesteśmy w stanie uzyskać, będzie 400 razy wyższy, czyli w tym wypadku, jeśli chodzi o ten. E, o ten transformator, tutaj normalne, e, normalne natężenie prądu to jest około 2,6 Ampera przy maksymalnym obciążeniu 600 V, v czyli około 600 W, jeżeli taka moc byłaby przyłożona a my będziemy się tutaj bawić w cudzysłowie bawić e, prądem rażeniowym w związku z czym, a, zwarciowym, przepraszam w związku z czym będziemy mieli tutaj naprawdę solidną dawkę e, prądu ale oczywiście w natężenia prądu jeżeli byśmy mieli tutaj jeszcze Większy przekrój tego przewodu, to oczywiście ten prąd mógłby być jeszcze wyższy OK, zobaczcie w jaki sposób uzyskać prąd o dużym natężeniu Tworzymy sobie pętlę i teraz skorzystamy sobie oczywiście z miernika cęgowego, dzięki czemu będziemy mogli przepływ prądu sobie zweryfikować No może w ten sposób sobie zrobimy o, Tutaj, zobaczcie, tu będziecie widzieć na wyświetlaczu Ustawmy sobie pomiar natężenia prądu i tutaj, gdy będę łączył sobie te, ten przewód cały, czyli ten obwód, to będziemy mieli tutaj prąder e, zwarciowy kilkuset amperowy. Czy tak będzie naprawdę? I czy to jest bezpieczne? Zresztą sami zobaczcie. Ale najpierw, jeszcze podłączymy sobie coś, co też jest bardzo istotne, czyli multimetr ustawiony na pomiar napięcia. W związku z czym będziecie mogli sobie obserwować, jak się to będzie prezentować. Tutaj mamy żabki, sobie podłączymy do dwóch końców. Tutaj i tutaj. Proszę bardzo, mamy to. Rezystancja człowieka, ale wewnętrzna rezystancja. No to jest około umownie tak przyjęte około 1000 ohmów, ale rezystancja nie wewnętrzna, tylko zewnętrzna, czyli jeszcze skóra na no to jest oko od około 10 kΩ do około 1 megaoma, zatem nasza rezystancja jest ogromna. I w żadnym stopniu nie będzie tutaj problematyczna dla nas jako zdrowia w stosunku do rezystancji tego przewodu i tak naprawdę pojemności tego przewodu. Więc gdy my będziemy nawet mogli dotknąć sobie w ten sposób i nic nam się nie stanie. W żaden sposób nie będzie to niebezpieczne. W cudzysłowie nic nas nie pokopie, ale czyli będzie to bezpieczne, ale będziemy mieli do dyspozycji prąd o dużym natężeniu. Tak więc co? Myślę, że warto byłoby uruchomić teraz transformator. W związku z czym uruchamiamy transformator, a my sobie tu będziemy obserwować napięcie. Prąd, oczywiście, jeszcze. O, zobaczcie. Prąd, oczywiście, jeszcze sobie tutaj za bardzo jakoś tam specjalnie nie płynie. I zobaczcie. Ja mogę sobie tak dotykać. Nic mi się nie dzieje. Widzicie o co chodzi? Nie ma. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Widzicie? Nic. I teraz pewnie powiecie, a nic się nie dzieje, bo oczywiście nie ma tu prądu. A zobaczcie, co się stanie, gdy teraz ten przewód połączę ze sobą. Zobaczcie tutaj. I oczywiście tu też będzie to widać. Zobaczcie. 160, 170, 180, 190. Widzieliście? 190 Amperów a napięcie, jakie tu widzimy, jest poniżej 1 V. Jak widzicie, 0,882 V, czyli poniżej. Zobaczcie raz jeszcze, żebyście widzieli. Mnie się nic nie może stać. Moja rezystancja jest ogromna. Mimo, że dotykam podłogi, nie ma to żadnego znaczenia w stosunku do tego przewodu i jego pojemności. I teraz zobaczcie raz jeszcze. Tutaj mamy nasz amperomierz 3, 4 zobaczcie 180, 190, 220 240 Amperów widzieliście? nie chcę przedłużać, ponieważ oczywiście ten przewód mocno się grzeje, a nie chciałbym go uszkodzić a jak widzicie, w ten taki, można powiedzieć, bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie uzyskać prąd zwarciowy Rzędu kilkuset amperów. Kilkuset amperów. Tak więc bardzo duże natężenie prądu. Nie będę już przesadzał, bo. Mamy już tu dosyć gorący ten przewód i nie chciałbym izolacji uszkodzić, tam mnie jest ten przewód dosyć istotny. Tak więc jak widzicie, można sobie zrobić uzwojenie wtórne z naszego transformatora dla przykładu i uzyskać bardzo duże natężenie prądu, a przy okazji widzicie, że w żaden sposób nie jest to niebezpieczne dla człowieka. I mamy tutaj oczywiście napięcie, mieliśmy napięcie poniżej 1V. Tak więc napięcie jest najistotniejsze względem bezpieczeństwa. A potem, oczywiście, wartość prądu też jest istotna, ale napięcie jest najistotniejsze. No dobra, mam nadzieję, że ten film tak z ciekawości Wam się przydał, żebyście mogli zobaczyć, że jest to na przykład jeden ze sposobów, aby uzyskać sobie w domowych warunkach, jesteśmy teraz w mieszkaniu i w domowych warunkach, gdzie mamy e, zwykłe zasilanie, e, na jednej fazie możemy sobie tak duży prąd uzyskać, wykorzystując po prostu transformator i tworząc sobie. Uzwojenie wtórne, takie własne. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film, eksperyment, test może Wam się przydać do czegoś, do rozważań, być może do czegoś innego. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół. Subskrybujcie kanał, różne ciekawe poradniki elektryczne na kanale się jeszcze będą pojawiać oczywiście. I zachęcam Was do komentowania. Być może macie swoje własne jakieś przemyślenia, jakieś pytania, uwagi, no to zachęcam oczywiście do komentowania. Cześć!